Cześć, cześć dziewczyny i chłopcy. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, co tam w sprawie piszczy newsy. No i jest głośno o Kylie Jenner. Dlaczego ona nie jest Kardashian do tej pory? No dobra. No i o jej fake kosmetykach. Ojej, przepraszam, ale no słuchajcie, no o niej jest głośno i teraz powiem wam, że wszystkie dziewczyny, wszystkie nastolatki w Polsce i na całym świecie, wam nie są potrzebne te wszystkie kosmetyki i te baking i nie baking. Słuchajcie, to jest takie śmieszne, przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Ale nikt do tej pory wam nie powiedział, że wam to nie jest potrzebne. Nie jest wam to, dziewczyny, potrzebne. Do wieku 40 lat czy 50 lat, nie wiem, jak będziecie sobie, no, w zależności jakich kosmetyków będziecie używać, czy będziecie mieli dużo stresu, no i tam ta cała. Całe te hormony w naszym organizmie, tak? Ja też jestem kobietą, więc ja też jestem kobietą, więc wiem, o co chodzi. Ale dziewczyny, dziewczyny, bądźcie, proszę was, nie róbcie tych błędów, które te wszystkie youtuberki, te influencerki wam pokazują, te wszystkie głupie fake kosmetyki, słuchajcie, które tak naprawdę nie są dobre, tylko te takie bardzo znane firmy, korporacje kosmetyczne. Nie róbcie tego, proszę was, nie używajcie takiego dziadostwa. To jest najgorsze dziadostwo, jakie może być. Słuchajcie, i ta dziewczyna, to ona może być na czele tego wszystkiego tak naprawdę już teraz. Bo w Ameryce to jest tak głośno o niej, że w wieku 16 lat już sobie powiększała piersi, czy tam sobie tutaj modyfikowała to twarz całą, tak? Więc, a teraz, słuchajcie, tego bardzo, bardzo żałuję, bo wygląda na 20 lat starzej niż ona jest. Ja nie wiem, ile ona ma lat, 20 coś, 27? 26, a każdy kosmetolog czy jakiś lekarz estetyczny mówi, że ona wygląda na 40 plus. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że ona forsowała, słuchajcie, na cały świat miała, ja nie wiem, o tutaj jest, zobaczcie. Zobaczcie ją. Forsowała na cały świat. Na te biedne dziewczyny, które ją lajkowały, które ją followowały, tak? Które ją śledziły. I ona oczywiście brała za to pieniądze. Ona brała za to pieniądze. Ona jest winna swojej pysze i swojej, jak to się mówi? Jak to się mówi? Czekajcie. Jak to się mówi? No ona po prostu. Ona brała za to pieniądze, słuchajcie. Te wszystkie korporacje dawały jej mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, dlatego została bilionerką. Te jej kosmetyki nie są nic warte, tak naprawdę, bo musicie wiedzieć, że te kosmetyki, które pokazują te dziewczyny, które. Im się wydaje, że one są właścicielkami tych firm, tych kosmetyków, to one mają tak, one mają, te kosmetyki są zrobione na pokaz, na to wideo, tak, one są zrobione na najwyższym, no, na takim największym standardzie niż one są, na wyższym standardzie niż one są sprzedawane później, dziewczyny. I proszę was, dziewczyny, nie, nastolatki, wam tego nie trzeba, ani żadnych tych pudrów, tego jak to jest, bo one to wszystko Słuchajcie, one by sprzedały swoją matkę i kupiły. Taka jest zasada.
Zresztą one to i tak już tutaj na tej swoich tych filmach, one już nieraz matkę i by sprzedały i kupiły i nie wiadomo co. Więc słuchajcie, nie śledźcie takich głupot. Wy jesteście piękne. Każdy z nas jest piękny na swój sposób. Mamy piękną skórę, mamy jemną skórę, jesteśmy młodzi, mamy przepiękną skórę naturalną. Wam nie są potrzebne te wszystkie kosmetyki, dziewczyny. Naprawdę nie są. A jeżeli są kosmetyki, jeżeli musicie używać, czy chcecie używać kosmetyków, to tylko i wyłącznie naturalnych. Tylko i wyłącznie naturalnych. Naturalne kosmetyki, słuchajcie, nie powinny przekraczać 50-60 zł. To jest maks. Max 70 zł, to jest max. Cała ta reszta, która kosztuje więcej, to słuchajcie, to jest tylko marketing. Marketing jest 80%. 70%. Wiecie dlaczego? Bo oglądacie te wszystkie dziewczyny, które wam to polecają, czy chłopców, którzy to polecają, ale słuchajcie, jak może chłopak, który ma 20 lat, polecać wam kosmetyk, który jest na 30-latkę? Albo na 20-latkę, tak? No słuchajcie, nie, to jest góra lodowa i one bardzo dobrze wiedzą, w czym siedzą. Ta rodzina, ona bardzo dobrze wie, w czym siedzi ta rodzina. I oni, widzicie, oni, no teraz ta dziewczyna zapłaciła największą cenę, ale ona sobie bardzo to szybko chyba, ona już bardzo dobrze wie, jak to można rozwiązać, bo tylko on teraz, żeby jej pomóc na tą skórę, co ma te, już przestała stosować. Ta skóra tak wygląda, ponieważ ona przestała stosować te wszystkie upiększacze, te baking, to wszystko, tak? I o ta skóra zaczyna, i musi odpocząć. I ona musi tej skórze dać odpocząć. I zobaczcie, to wszystko wisi. Te mięśnie wiszą. Albo ich wcale już tam nie ma. I ona, ja nie wiem, ile ona ma, czekajcie, zaraz wejdę. Jak ona się nazywa? Okej. Ile ona ma tych, słuchajcie, o ile jej osób obserwuje? Słuchajcie, ona tyle osobom zrujnowała życie. No, albo doprowadziła do drastycznych zmian skóry. I ona teraz powinna tak naprawdę odpowiadać za to, bo ona, słuchajcie, czekajcie, ile ona ma? 12 milionów subskrybentów ale ona miała jakoś więcej. Coś ona była bardzo, bardzo, tam miała 500 milionów, a zobaczcie, 400 milionów ludzi, którzy ją śledzą, tak? To słuchajcie, ona tych wszystkich ludzi doprowadziła no, mogła doprowadzić do depresji, do zaburzeń emocjonalnych, ponieważ forsowała tak niebezpieczne rzeczy dla osób, które są. No nie mogę używać, nie, może nie niebezpiecznych, ale ona chyba nieświadomie wszystko to prowadzi. O nie, nie wiem, czy nieświadomie, bo ona brała za to pieniądze. No to sami sobie odpowiedzcie. Ja nie polecam jej kosmetyków, nie polecam jej śledzenia jej. Dla mnie to jest sam marketing. Ta cała rodzina to jest sam marketing. Oni nic nie robią za darmo i z niczego. Więc to wszystko, co tam jest pokazywane i wiecie, to wszystko, co tam jest pokazywane i forsowane, to jest po coś. Więc słuchajcie, powiem wam szczerze. No, to właśnie powiem wam, że
Aha. Zobaczcie, news. O matko. No, powiem wam, że to wszystko jest sforsowane i oni nic nie robią bez powodu. Więc oni chyba już naprawdę kopią dołek. To już jest dołek bardzo głęboki. Więc tylko chciałabym wam powiedzieć, że to wszystko. Te wszystkie botoksy, nie botoksy, dla młodej skóry to jest zabójstwo. Zabójstwo, nie idźcie w tą stronę, bo będziecie wyglądać gorzej niż ona. Więc no, tylko że ona za to wzięła kupą kasę, a teraz to jedyne co, żeby polepszyć tą skórę, to jest jedynie co, to jest tylko krew i tyle. Więc, no słuchajcie, dziewczyny, młodzi chłopcy, nie wierzcie w to, co wam pokazują i youtuberzy, influencerzy, bo oni pokazują wam to, za co mają zapłacone. Ich nie obchodzi, czy wam to się sprawdzi, czy nie sprawdzi. Liczy się subskrybenci i liczą się subskrybenci i liczba na koncie, a cała reszta to jest, wiecie co, to już jest nieprawda i nikt o tym nie pamięta. Więc ona też na pewno już nie wszystko będzie nieprawda i ona o niczym już nie będzie pamiętać. I to samo ja też już nie pamiętam, co powiedziałam i przed czym was przestrzegałam. Więc o, cała ta rodzina, słuchajcie, to jest marketing. Więc najgorsze, co może być, żeby ich śledzić i to wszystko to porównywać do siebie. Oni to są po prostu, ta rodzina to już wykopała dobry dołek dla siebie. Albo może nie, nie wiem. No nie, to może są. O nie, oni wszyscy będą w tych. Oni wszyscy tutaj będą, wiecie co, w tych szafkach takich właśnie statuetki. Złote statuetki. O, no, złote statuetki. No to życzę wam wszystkiego najlepszego. Dobrej, ślicznej, pięknej skóry. Aby wam się wszystko powodziło, żebyście pięknie wyglądali każdego dnia i czuli się pięknie. Czujcie się pięknie, bo jesteście tego warci i zasługujecie na to. Pa!